Mówisz, może? Może. Chwała Panu. Mówi się, że z każdej sytuacji można wyciągnąć jakieś lekcje czy wnioski. I Bóg poprzez sytuację na Ukrainie pokazał mi, że, no i także wielu osobom, że jesteśmy uzależnieni od napływu informacji. Gdy Rosja zaatakowała Ukrainę, przez pierwsze 3 dni poddałem się manii śledzenia informacji. A to na jakiejś stronie, a to w radiu, a to w telewizji. No, chciałem wiedzieć jak najwięcej. No a co za tym idzie, oddaliłem się od Boga i zacząłem czuć niepokój. No, wiadomo, wiadomości bardzo złe, napływające. I, te domy, wszystko takie zniszczone. No i czułem, że coś jest nie tak z tym, że tak nie może być. No i jako chrześcijanie możemy chwilę pobłądzić. No i Bóg otworzył mi oczy, że tak nie może być z tymi informacjami. Cały czas śledzić te informacje. No i teraz właśnie wiem, że takie nadmierne śledzenie informacji jest bardzo złe i oddala nas od Boga. I teraz tak. Informacje szczególnie wojenne, które do nas docierają, tak jak mówiłem przed chwilą, wpływają na nas. Budują w nas strach, niepokój, nawet paraliżujący strach czasami. No i takie emocje budzą bodźce do działania w nas. No i takie działania widzieliśmy w pierwszy dzień wojny właśnie na stacjach paliwowych, kolejki, bankomaty, w sklepach, ludzie z zapasami, wózki pełne tych zapasów. No i czy jako chrześcijanie powinniśmy się poddawać takim emocjom? No, odpowiedź jest jedna, no nie powinniśmy właśnie tak dawać się wpływać na... dawać wpływ tym wiadomościom, które docierają. I jeżeli do naszego codziennego życia wkrada się taka niepewność, to powinniśmy zadać sobie pytanie, czy nadal ufamy Bogu? Gdy w pełni ufamy naszemu Panu, to przez to mamy wewnętrzny pokój, a co za tym idzie, czyste myśli i rozum. Wszystko, co robimy z zaistniałą sytuacją, róbmy z głową. Spotkałem się też z takim dziwnym stwierdzeniem, że wcale nie powinniśmy śledzić informacji i także nie powinniśmy robić zapasów, no bo jeśli ufamy Bogu, no to Bóg się o nas zatroszczy, niczego nam nie braknie. Najlepiej tylko siedźmy i patrzmy, co się dzieje. No jest trochę w tym prawdy, no ale z tych osób, które tak twierdzą, no niech pierwszy rzuci kamieniem kto nie ma w domu zapałek czy świeczki na wypadek braku prądu. No i wracając do tych tematu informacji wojennych, bardzo dużo mówi się o rosyjskiej propagandzie, że tam tych swoich ludzi tam przeprogramowują na ich myślenie. No ale czy z naszymi mediami jest lepiej? Te same media, które przez 2 lata cały czas mówiły kłamstwo w związku z epidemią, to teraz miały mówić prawdę? Wiadomo, jest tam elementy tej prawdy, ale nie, to nie mówią nam zajęć prawdy. Co tam dokładnie się dzieje, nie wiemy. No i nie każdy odpowie sobie na to pytanie, czy warto słuchać tych naszych mediów i być od nich uzależnionym. I teraz mam taki apel do chrześcijan, także i do mnie. Jeżeli docierające informacje budzą w nas niepokój, no to należy odciąć się od nich. Usunąć je z naszego życia. Bardzo to nam pomoże, zbliżymy się do Boga, będziemy mieć więcej czasu na czytanie słowa, czy spotykania się tutaj z braćmi, siostrami. Jeżeli jednak takie informacje nie budzą nas przerażenia, jakoś potrafimy to sobie uregulować, no ale nie wiemy, co jest prawdą. Także jest ciężkie zadanie. No ale ja odpowiem na to pytanie, co jest prawdą, a raczej kto jest tą prawdą. Otwórzmy sobie Ewangelię Jana, 14 rozdział. Od 1 do 11 wersetu. Niech nie trwoży się wasze serce, wierzcie w Boga i we mnie wierzcie. W domu mojego Ojca jest wiele mieszkań. Gdyby tak nie było, byłbym wam powiedział, bo przecież idę przygotować wam miejsce. A gdy pójdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę znowu i wezmę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie ja jestem. A dokąd ja idę, drogę znacie. Wtedy odezwał się Tomasz, Panie, nie wiemy dokąd idziesz, skąd możemy znać drogę? Jezus odpowiedział mu, ja jestem drogą, prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie. Skoro mnie znacie, poznacie też mojego Ojca. Odtąd też go znacie i zobaczyliście go. Wtedy Filip wtrącił, Panie, ukaż nam Ojca, a to nam wystarczy. Jezus odpowiedział mu, tyle czasu jestem z wami i nie poznaliście mnie, Filipie? Kto mnie zobaczył, zobaczył Ojca. Jak możesz mówić, ukaż nam Ojca?
Czy nie wierzysz, że ja jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie? Słów, które do Was kieruję, nie wypowiadam od siebie. To Ojciec, który mieszka we mnie, dokonuje swoich dzieł. Wierzcie mi, że ja jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie. A jeśli to nie wierzy, a jeśli nie, to wierzcie ze względu na same dzieła. Tylko Jezus jest prawdą. Amen. Wszystko, co aktualnie dzieje się, nie ucieka uwadze naszego Pana. Nad wszystkim ma kontrolę. Chociaż czasami nam po ludzku po prostu wydaje się, że może gdzieś ten Bóg zapomniał może o nas, bo dzieje się nam krzywda czy innym osobom, ale nie, to jest nasze ludzkie tylko myślenie. I módlmy się o to, żebyśmy zawsze byli pełni zaufania do naszego Pana Jezusa Chrystusa. Amen.